Dzięki unikalnemu programowi, który realizujemy w województwie pomorskim, chcemy podnieść jakość kształcenia w szkolnictwie zawodowym. Właśnie po to, aby młodzi ludzie znaleźli swoje miejsce pracy odpowiadające ich aspiracjom, odpowiadające również zapotrzebowaniu rynku pracy. Powiat kwidzyński w pewnym momencie postanowił przyjąć politykę oświatową. W 2010 roku przyjęliśmy dokument, który nazwaliśmy Polityka Oświatowa. Wtedy nie zdawaliśmy sobie sprawy, że to doprowadzi między innymi, że będziemy liderem. Cieszymy się, że wpisujemy się również w politykę Urzędu Marszałkowskiego, który spostrzegł, że inwestycje w oświatę, a i środki europejskie, które trzeba na nie wydać, są konieczne. Te pieniądze pozwolą nam doposażyć, pozwolą nam wyremontować, ale również pozwolą dać perspektywy zarówno nauczycielom, jak i przede wszystkim uczniom, dla których to przecież robimy. Był to proces ponadroczny negocjacji, dialogu i porozumień, który został wypracowany wspólnie z przedsiębiorcami, z rynkiem pracy i jest to olbrzymi sukces, można śmiało powiedzieć, na skalę kraju, gdzie w województwie pomorskim do wspólnego stołu usiadły instytucje, które były ważkie przy branżach kluczowych. Dzisiaj możemy powiedzieć, że po tym roku ciężkiej pracy w każdym powiecie wiemy, jakie branże są kluczowe i w jakim kierunku powinniśmy wspierać naszą młodzież i szkolnictwo zawodowe, aby osiągnąć sukces już w najbliższych latach. Co ważniejsze, uczniowie otrzymają wsparcie w postaci kursów, spotkań, wyjazdów seminaryjnych na wyższe uczelnie, praktyk u przedsiębiorców. To jest dosyć duży wachlarz możliwości dla samych uczniów. Młodzież przygotowana w technikach będzie miała możliwość płynnie wejść w rynek pracy i wręcz gwarantujemy to, że ta młodzież bez problemu znajdzie czy pracę, czy wielką możliwość dokształcania się na uczelniach wyższych.